Myślę, że młodym dziewczynom ten kalendarz naprawdę bardzo się spodoba. Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz adwentowy i tym razem będzie to kalendarz, który, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że będzie przeznaczony dla nastolatki, ale nie mam tu na myśli nastolatki w wieku 17-18 lat, mam na myśli tutaj raczej młodsze dziewczyny 11, 12, może 13. Wy oczywiście piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym kalendarzu. Dla dziewczyny w jakim wieku byłby odpowiedni? Myślę, że nie tylko moja opinia, ale również Wasza opinia, to co piszecie w komentarzach na temat danych kalendarzy, pomaga osobom, które chcą ten kalendarz kupić i zastanawiałam się, czy kupić go dla siebie, czy może na prezent. Ja ten kalendarz kupiłam na Amazonie, ale on jest dostępny również w Polsce, także dobra wiadomość dla Was. Staram się teraz wybierać właśnie takie kalendarze, które są dostępne w Polsce, żeby jeżeli wpadnie Wam jakiś w oko, to żebyście mogły go sobie zamówić. On w drogerii kosmetyki z Ameryki kosztuje 49,99, czyli prawie 50 zł i obecnie jest wśród bestsellerów, więc miejmy nadzieję, że zawartość będzie naprawdę ciekawa. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to ma on chyba imitować taki kosmetyczny kuferek. No myślę, że jest bardzo ciekawy, naprawdę wygląda ładnie i otwiera się go tak jak książkę. Zaraz go sobie tutaj otworzymy razem i będziemy otwierać po kolei. A, jeszcze jedna naklejka. A, przykleiła mi się. Tutaj mam jeszcze jedną naklejkę, więc od razu ją zdzieram. Tu wygląda tak, także nie widać, co jest w środku, więc to jest na plus. Ja lubię mieć niespodziankę, kiedy otwieram takie kalendarze. O, jego się otwiera w ten sposób. No myślę, że w środku też wygląda fajnie kolorowo, ale te okienka są naprawdę maleńkie. Zobaczcie, ten kalendarz jest naprawdę mały. No i to mnie troszkę martwi. Ale oczywiście nie ma co oceniać książki po okładce. Zaczniemy go otwierać i wtedy będzie wiadomo, czy jest fajny, czy nie. Zanim przejdę do otwierania, to oczywiście łapka w górę, jeżeli filmik Wam się podoba. Kliknijcie subskrypcję, jeżeli jeszcze kanału nie subskrybujecie. Mnie to naprawdę bardzo cieszy, bardzo mnie motywuje do tego, żeby nagrywać kolejne filmiki dla Was. No i oczywiście pomaga mi też w rozwoju kanału. Tutaj zostawiam Wam nazwę mojego Instagrama, w opisie link do niego i już przechodzimy do otwierania. Numerek 1 jest tutaj i tutaj mamy cień do powiek, więc zaczęło się naprawdę dobrze. No to jest taki dziwny kolor, który wygląda trochę w zależności od światła. W świetle wygląda na taki miętowy, zielony, a jeżeli światło nie świeci na niego bezpośrednio, to wygląda na szary, taki stalowy, więc zesłoczujmy go sobie. Oj, wiecie co, pigmentu to tutaj za dużo nie ma, widzicie? Jest naprawdę bardzo delikatny. To dopiero pierwsze okienko, ale wydaje mi się, że ten kalendarz będzie właśnie fajny dla dziewczyny, która dopiero zaczyna się malować. Taki właśnie dla młodej nastolatki. Ten kolor jest taki bardzo delikatny, no ale zobaczymy, jak będzie dalej. Dwójkę mamy tutaj i teraz tak zauważyłam, w sumie pierwszy raz, jakoś wcześniej, kiedy nagrywałam inne kalendarze, nie zwróciłam na to uwagi, żeby coś takiego było. Ja nie wiem, o co chodzi, czy to jest jakiś błąd? Kurczę, zobaczcie, tutaj jest jedno okienko, tutaj jest drugie. Tutaj jest 19 w ogóle, ona jest na jednym okienku i drugim. Dwójka jest gdzieś obok. Tutaj jest numer 17, jedno okienko i drugie okienko. Nie wiem, o co chodzi. Chyba zacznę je po prostu otwierać jakoś po kolei. Zobaczcie, jak to jest bez sensu. Tutaj jest duże okienko i jest na nim szóstka i trójka. W ogóle o co chodzi? Pierwszy raz widzę coś takiego. O, tu jakie maleństwo, wow, no nie wierzę. Co to jest? Czy to jest szminka? O matko droga, to jest szminka. Muszę ją otworzyć. Słuchajcie, ona ma pojemność 1,1 ml. O nie. To jest przegięcie. Zaraz sobie ją zesłoczujemy. No nie, jest to jakaś super jakość. Wiecie co, to będzie ten kalendarz, to będzie coś takiego naprawdę dla bardzo młodej dziewczyny, tak bardziej, żeby się w domu pomalowała, pobawiła, wiecie. Jeżeli będziecie chciały użyć tych kosmetyków i pomalować się nimi, wyjść do szkoły, to chyba nie będzie najlepszy pomysł. Ale dobra, no to dopiero drugie okienko. No i teraz mamy tą nieszczęsną trójkę i nie mam pojęcia, które okienko mam otworzyć. Czy to, chyba to. Nie no, bez sensu, słuchajcie, polecimy sobie chyba po kolei, bo te numerki są jakoś naprawdę tak dziko rozstawione. No porażka, dobra, lecimy po kolei. Kolejne okienko. Tutaj na tym jest i numer 4 i 11, więc chyba ta czwórka jest do tego, 11 do tego, no bez sensu. Dobra, nie będziemy się bawić w wyszukiwanie tych numerków. Tutaj mamy kolejny cień do powiek. Jest to bardzo jasny beż. Oczywiście zesłoczuję.
O, tutaj już pigmentacja lepsza niż w tym poprzednim. Tu pewnie nie będzie tak za dobrze widać, bo kolor jest bardzo jasny, bardzo taki cielisty. Ale jeżeli chodzi o jakość, no to już jest lepsza niż tego poprzedniego cienia. Otwieram od razu kolejne okienko i to chyba jest numer 23. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja otwieram te okienka tak nie po kolei, ale przynajmniej będzie szybciej. Tutaj mamy lakier do paznokci. Ojejku, co za maleństwo, zobaczcie tylko. Jest bardzo ładny, jest to taki chyba lakier bezbarwny, z brokatem, tak, jest bezbarwny, z dużą ilością drobnego brokatu, srebrnego, taki mleczny ze srebrnym brokatem. No śliczny, ale jakie maleńki w ogóle, co to jest za pojemność? 1,8 ml, no to będzie dla takiej młodej dziewczyny, naprawdę, no jednak tak. Dobra, podwijam rękawy, bo już mi się zrobiło gorąco. No jest uroczy ten kalendarz, to fakt, ale na pewno nie dla nikogo, kto interesuje się makijażem tak na poważnie i chciałby się jakoś rozwijać w tym kierunku już. Coś dla osoby bardzo, bardzo młodej, bardzo początkującej. Kolejne okienko i tutaj mamy znowu lakier do paznokci. I tym razem jest to taki delikatny, miętowy kolor, bardzo ładny. Kolejne okienko bez numeru, to chyba będzie 11, nie wiem. A w nim kolejny cień. Jest to taki bardzo jasny, brudnawy róż. No, słabiutko widoczny na ręce. Dobrze, że tutaj soczuję Wam wszystko, to będziecie wiedziały, czego się spodziewać i nie rozczarujecie się przynajmniej. Następne okienko, takie małe, podłużne. O, jaki ładny lakier do paznokci. Śliczny, taka mleczna brzoskwinia. On pewnie będzie taki półprzezroczysty. Tak, jest taki półprzezroczysty. Postaram się zrobić zbliżenie, ale nie wiem, na ile to będzie widoczne. Dla młodej dziewczyny myślę, że idealny. Nauczyciele nie powinni się czepiać, jeżeli przyjdziecie z paznokciami pomalowanymi na taki kolor. Jest tutaj co prawda taki drobny brokat opalizujący, ale to nadal będzie taki bardzo, bardzo delikatny efekt. Kolejne okienko i kolejny cień do powiek. Tym razem jest to delikatny brąz. Bardzo delikatny, bardzo, bardzo, bardzo. Dobra, to sobie zesłoczuję. No te kolorki są takie naprawdę słabo widoczne, ledwo, ledwo. Już nie chcę się powtarzać, ale dla młodej dziewczyny te kosmetyki będą ok. Nie są jakieś złe jakościowo. Są po prostu bardzo delikatne. Nie mają dużo pigmentu. Numer 7 teraz mamy tutaj. Oj, w końcu jest numerek bezpośrednio na okienku. I tutaj mamy kolejny lakier do paznokci. I tym razem jest to kolor dość ciemny. Taki fiolecik. Kolejne okienko, prawdopodobnie 12. I tutaj znowu mamy cień do powiek, ale fajnie, słuchajcie, ogólnie zawartość tego kalendarza jest fajna, bo jest dużo kolorów, dużo odcieni, dużo rzeczy, które ja nazywam takimi konkretnymi kosmetykami. No nie ma tutaj na razie żadnych zapychaczy. Bardzo ładny jest ten fiolet. Zobaczmy, jak wygląda zesłoczowany. Bardzo delikatny, ale ładny. Kolejny numer i to chyba będzie 22. Wow, i ten lakier jest super, zobaczcie, to jest taki błękit opalizujący na zielono, no on jest naprawdę super, świetny kolor. Ja go sobie chyba sama użyję. Kolejne okienko i tutaj znowu mamy cień, naprawdę bardzo dużo jest tutaj tych cieni. Myślę, że młodym dziewczynom ten kalendarz naprawdę bardzo się spodoba. I ten jest srebrny, na palcu wygląda nieźle. No, rozsmarowany już tego pigmentu ma trochę mniej. Kolejne okienko. I tutaj mamy czerwony lakier do paznokci. Bardzo ładna czerwień, krwista, cudowna. Odegnę chyba sobie teraz tak ten kalendarz. No i tutaj mamy numer najprawdopodobniej 20, chociaż jest tutaj też 14, ale ta 14 pewnie dotyczy tego okienka. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd na druku, czy o co tutaj chodzi. O, i tutaj mamy separator do paznokci, ale myślę, że osobom początkującym, które będą sobie malowały paznokcie u stóp, przyda się coś takiego. Kolejne okienko. Myślałam, że tutaj będzie znowu cień do powiek, ale nie, tutaj są cyrkonie. Ja takie cyrkonie lubię, można je sobie użyć zarówno do makijażu i przyklejać je sobie na przykład na klej do rzęs, chyba tak jest właśnie najlepiej je przyklejać. Albo też do paznokci i wtedy przyklejamy je na zwykły klej do tipsów. Także ta rzecz jest fajna i ja ją sobie na pewno zostawię. Nie będę nikomu oddawać, bo wiem, że mi się przyda. Kolejne okienko jest malutkie. I tutaj mamy kolejną miniaturkę szminki w płynie. I to jest bardzo ładny nudziaczek, więc od razu sobie go zesłoczujemy. No taki róż wpadający w nude. Myślę, że bardzo ładny kolor, nie tylko dla młodych dziewczyn.
kolejne okienko identyczne, więc tutaj znowu będzie chyba szminka. No i rzeczywiście jest, ale tym razem kolor już troszkę bardziej odważny. O, to jest taki typowy róż w stylu Barbie. No, nazwałabym ten kolor Barbie róż. Bardzo ładny. Kolejne okienko to to, na którym jest zarówno numer 6, jak i 3. Chociaż tutaj pewnie to miała być szóstka, a trójka pewnie byłaby poniżej. I tu mamy naklejki do paznokci. Takie czarne kwiatki. No nic specjalnego, ale myślę, że naklejone na jakieś kolorowe paznokcie mogą wyglądać fajnie. Kolejne maleńkie okienko. I kolejna mini szminka. I tym razem ona jest taka opalizująca, więc od razu ją sobie zesłoczuję, bo sama jestem ciekawa, jaki ona będzie dawała efekt. O, widzę, że jest tutaj też brokat. No bardzo ładne są kolory tych szminek, w sumie podoba mi się każdy. Kolejne okienko ma taki sam kształt i to chyba jest numer 13. No ja nie wiem, czy to jest taki kolor dla młodej dziewczyny. No dość odważny, powiedziałabym. Ciemny, intensywny róż i do tego jest tutaj jeszcze taki delikatny, bardzo, bardzo drobny brokacik. Kolejne okienko bez numerku, ale może to jest szóstka. I cóż my tu mamy w środku? I mamy w końcu jakiś zapychacz mało ciekawy. To jest aplikator do cieni i on już mi się rozpadł tutaj na pół przy otwieraniu, także no trochę lipa. Bardzo, bardzo taniutki zapychacz. No i tutaj aż się boję, bo kolejne okienko, które jest obok, jest o identycznym kształcie i po prostu obawiam się, że to będzie kolejny aplikator do cieni. No i niestety rzeczywiście jest. No ja oczywiście ogólny zamysł jak najbardziej rozumiem, no bo skoro jest tutaj tyle cieni, no to aplikatory również się przydadzą, ale one są naprawdę bardzo kiepskiej jakości i to chyba nie będzie widoczne na filmiku, nie wiem, ale ten na przykład jest już tutaj odkształcony i raczej nie będzie się w ogóle nadawał do nanoszenia cieni. I tutaj zaskoczenie, bo zmyliły mnie te numery, ja myślałam, że tutaj są dwa okienka, a jest tylko jedno, już ostatnie. Więc no niespodziewanie tutaj kalendarz nam się skończył, otwieram ostatnie okienko i tu jest pilnik. Widzę, że tutaj ten pilnik z jednej strony ma mniejszą gradację, a z drugiej strony większą. No ale jest to zwykły pilnik, zwykły czarny, naprawdę niezbyt ładny, nic ciekawego. Aczkolwiek takie pilniki wiadomo, że się przydają. No i to już wszystko, kalendarz otworzyliśmy. No i jeżeli miałabym go podsumować, co oczywiście zaraz zrobię, no to muszę powiedzieć, że otwierając go miałam takie mieszane uczucia. Najpierw lekkie rozczarowanie, potem stwierdziłam, że jednak fajnie, potem znowu jakieś tam lekkie rozczarowanie, ale ogólnie myślę, że jest to fajny pomysł na prezent dla bardzo młodej dziewczyny, takiej, która jeszcze nie ma dużego doświadczenia z kosmetykami, takiej, która się dopiero zaczyna malować i też na przykład jeżeli nie chcemy, żeby nasza córka malowała jakoś super wyzywająco, to możemy jej kupić właśnie taki kalendarz, żeby sobie tam próbowała te kosmetyki, uczyła się makijażu. No te cienie były bardzo delikatne, ale pomadki, no było kilka takich kolorów dość wyrazistych. Jeżeli chodzi o lakiery do paznokci, to uważam, że są absolutnie urocze, po prostu ich rozmiar jest super cute, więc one mi się bardzo podobały. No i to tyle, no ja myślę, że jednak mimo wszystko polecam. 50 zł to nie jest dużo, no nie licząc tych kilku zapychaczy to i rozmiarów, no bo te rzeczy były małe. Ale myślę, że jest ok. Dajcie znać, co wy sądzicie w komentarzach. Oczywiście jestem też ciekawa waszego zdania. A ja już dzisiaj się z wami żegnam. Pamiętajcie łapce w górę, jeżeli taki filmik wam się podoba. A ja już dzisiaj żegnam się z wami. No i do zobaczenia. Pa, pa, dzięki za oglądanie.